Także proszę Państwa, Polska zaczęła się zastanawiać już nad tymi różnymi sprawami lichwiarskimi, nad firmami pożyczkowymi, które były dopuszczone, było przyzwolenie i są problemy, bo ludzie nie mogą czy spłacić, czy z tym sobie rady nie mogą dać. Radio Conchita, proszę Państwa, u nas nie ma przerw. Każdą nigdy niedzielę nie po 9 będziemy starali się ją kiełznać. Studio Polskiego Radia 24 spotkają się. Także widzicie Państwo, jednak to co my mówimy, taka prawda. Jackowski mówi, że Polacy będą mieli wojnę, ale no to przecież nie tylko Polacy będą mieli wojnę, mówi Jackowski, że najgorzej będą mieli ci, którzy mają tych uciekinierów obcokrajowców, a najlepiej ci, którzy ich nie mają. No to przecież u nas nie ma tych obcokrajowców. Radio Conchita. Katarzyna Gujska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 19. Radio Conchita. Czas na informacje dnia. Radio Conchita. O bezpieczeństwie i przyszłości wspólnoty europejskiej rozmawiali dziś prezydenci Polski i Niemiec. Jesteśmy zwolennikami Europy wolnych narodów i równych państw. Były szef BOR-u złożył wyjaśnienia przed komisją do sprawy Amber Gold. Padły pytania m.in. o ochronę rodziny Donalda Tuska. Premier Tusk był bardzo ciężkim zawodnikiem do pilnowania, ale dawaliśmy radę. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czeka na wnioski od rolników ubiegających się o dopłaty. Mamy nadzieję, że te ostatnie dni rzeczywiście pozwolą rolnikom zakończyć te prace i złożyć wnioski. Paweł Zieliński, zapraszam. Sprawy bezpieczeństwa i przyszłości Unii Europejskiej to tematy dzisiejszych rozmów prezydentów Polski i Niemiec. Frank-Walter Steinmeier powiedział po spotkaniu, że należy zjednoczyć siły, aby przezwyciężyć kryzys europejski i dać nową ofertę młodemu pokoleniu. Potrzebujemy w tych czasach więcej wspólnego i wzajemnego zaufania. Potrzebujemy czegoś na kształt poczucia my, Europa, nie my przeciw wam, nie my przeciw Brukseli, ale konstruktywnego wkładu, aby przezwyciężyć europejski kryzys. Andrzej Duda zaznaczył, że obaj prezydenci liczą na to, iż nie będzie Europy dwóch prędkości. Liczymy bardzo na to, że nie będzie żadnych wcielanych w życie idei takich jak Europa dwóch prędkości, czy budowanie zinstytucjonalizowanego, silnego jądra Unii Europejskiej. Jesteśmy zwolennikami Europy wolnych narodów i równych państw, a więc takiej Europy, w której każde państwo z jednej strony ma swoje miejsce, ale z drugiej strony ma taki sam głos jak inne państwa. Wśród tematów poruszonych podczas rozmowy znalazły się też kwestie sytuacji na Ukrainie, budowy gazociągu Nord Stream 2 oraz historii Polski i Niemiec. Jutro Frank-Walter Steinmeier ma zasadzić drzewo w ogrodach polsko-niemieckich w warszawskim Parku Skaryszewskim. Bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie w kontekście afery Amber Gold to główny temat przesłuchania byłego szefa BOR przed Sejmową Komisją Śledczą. Generał Marian Janicki wyjaśnił, dlaczego Michał Tusk nie był chroniony przez funkcjonariuszy biura i dlaczego w maju 2012 roku OLT Express dostało wstępną zgodę na przewóz VIP-ów. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Generał Marian Janicki wyjaśnił przed komisją, dlaczego BOR nie chronił Michała Tuska, nawet gdy było już jasne, że współpracuje z Marcinem P. Nigdy nie było decyzji ani na tak, ani na nie. Nie wydał jej ani szef MSW, ani nawet sam premier. Premier Tusk był bardzo ciężkim zawodnikiem do upilnowania, ale dawaliśmy radę. Dziura w obronie była na tyle poważna, że syn wpadł w orbitę wpływu zorganizowanej grupy przestępczych. Niewiele brakowało, żeby w orbitę OLT Express spółki córki Amber Gold wpadły najważniejsze osoby w państwie. W maju 2012 roku BOR w porozumieniu z ABW wydało wstępną zgodę na przewóz samolotami Marcina P., marszałka Senatu. Działaliśmy szybko i na skróty. Ocenił Marian Janicki, przyznał, że sam BOR miał w tej sprawie niewiele do powiedzenia. Nas interesowało tylko obsługa naziemna, obsługa pokładowa, piloci. Ostatecznie dopiero po wybuchu afery Amber Gold BOR odradził VIP-om podróże z OLT nie z powodu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, ale ze względu na zadłużenie firmy i jej związki z gdańskim parabankiem. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. W prokuraturze krajowej powołano specjalny zespół koordynujący pracę nad wyjaśnianiem przyczyn pożarów składowisk odpadów. Zespół będzie zajmował się pilotowaniem postępowań, wyjaśnia rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik.
Do zadań 10-osobowego zespołu prokuratorów należy w szczególności koordynowanie prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury postępowań w sprawie pożarów, składowisk odpadów, pożarów, które zagrażały życiu lub zdrowiu wielu osobom albo mieniu w wielkich rozmiarach. Jednostkę powołano na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. W ciągu ostatnich kilkunastu dni doszło do serii pożarów na składowiskach odpadów. Ostatni odnotowano ubiegłej nocy w Kuślinie w Wielkopolsce. Rząd zapowiedział walkę z procederem nielegalnego wywożenia, porzucania i podpalania odpadów. W tym roku w Polsce zanotowano 65 pożarów składowisk. W całym ubiegłym roku podobnych pożarów było 150. I na koniec przypomnienie. Rolnicy mają jeszcze tylko 10 dni na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Maria Feiger, poinformowała, że instytucja czeka jeszcze na ponad 100 tysięcy aplikacji. W tym roku można je składać niemal wyłącznie przez internet za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. W formie papierowej mogą je złożyć jedynie ci rolnicy, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy agencji. Z raportów wynika, że około 100 tysięcy wniosków jest rozpoczętych w formule roboczej, mówi Maria Feiger. Mamy nadzieję, że te ostatnie dni rzeczywiście pozwolą rolnikom zakończyć tę pracę i złożyć wnioski w formie aplikacji wniosku. Gdyby ktoś jeszcze potrzebował jakiegoś wsparcia, służymy pomocą techniczną w biurach powiatowych, infolinią, wszędzie, gdzie jesteśmy, rolnicy doskonale wiedzą, gdzie szukać tej informacji. O dopłaty w Polsce wnioskuje co roku ponad 1 300 000 rolników. Czas na prognozę pogody. Do końca dnia przeważnie pogodnie. Deszcz i burze pojawią się jedynie na krańcach południowych i zachodnich. Nieco chłodniej niż w poprzednich dniach. Od 16 stopni Celsjusza w Suwałkach i Gdańsku, 23 w Łodzi i Warszawie, do 25 w Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz może rozpędzić się do 90 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Mamy wtorek, 5 czerwca i prawie 6 minut po 19 przed mikrofonem Piotr Wąż. Dobry wieczór. Wieczór w Polskim Radiu 24. Drużyna marzeń już za kilka minut na naszej antenie, a na początek wtorkowego wieczoru felieton polityczny. Witam Państwa, kłania się Andrzej Stankiewicz. Po przekroczeniu połowy kadencji rządów Jarosław Kaczyński zachowuje się tak, jakby zdawał sobie sprawę, że jego rewolucja do końca nie wypaliła. Państwo w wielu obszarach jak szwankowało, tak szwankuje, mimo że PiS obsadziło je od dołu do góry swoimi ludźmi. Szybkie przejęcie sądów oraz symboliczne rozliczenie z PRL zablokował prezydent. Nie udało się na czas postawić pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o zamknięciu Smoleńska nie wspominając. W dodatku sam PiS nie okazał się wcale partią odporną na doczesne pokusy. Widowiskowym przykładem są liczone w setkach tysięcy premie dla ministrów. Ale jeśli miałbym wskazać, co moim zdaniem najbardziej PiS nie wyszło, to nie mam wątpliwości. Wojna z Brukselą. W kwestiach polityki europejskiej Jarosław Kaczyński musi się dziś najbardziej widowiskowo wycofywać. Przez ponad 2 lata rządów politycy PiS wylewali na Komisję Europejską kubły pomyj. Wszystko dlatego, że komisarze wszczęli procedurę kontroli praworządności w Polsce wedle artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Dziś PiS szybciutko przeprowadza przez Sejm ustawy, o których jeszcze pół roku temu nie chciało słyszeć. Realizują one wytyczne Brukseli, choćby w sprawie wydrukowania zaległych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z czasu rządów prezesa Andrzeja Rzeplińskiego. A Jarosław Kaczyński mówi na spotkaniach z wyborcami: ciężko pracujemy nad tym, żeby się wycofano z tego artykułu 7, żeby nam przestano tym dziurę w brzuchu wiercić. Ba, na tychże spotkaniach Jarosław Kaczyński oznajmił, że rząd nie wypowie konwencji przeciw przemocy wobec kobiet Rady Europy, przyjętej jeszcze za czasów Platformy. W kręgach konserwatywnych dokument ten uważany jest za przedmurze ideologii gender. Nieoficjalnie wiadomo, że za rządów Beaty Szydło rozważano wypowiedzenie tej konwencji. Teraz widać, że Kaczyński nie chce kolejnej wojny. Woli bagatelizować. Wycofanie się z konwencji antyprzemocowej wywołałoby kolejny atak na Polskę, mówi. A praktycznych skutków tej konwencji w Polsce nie ma. Więc po co w gruncie rzeczy robić sobie kolejną awanturę, pyta prezes PiS. Ponad 2 lata rządów pokazały Kaczyńskiemu, że nie jest w stanie całkowicie odrzucić ograniczeń wymaganych przez członkostwo w Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych. Lider PiS już wie, że nie zbuduje antybrukselskiej koalicji w regionie.
W niedawnym wywiadzie dla Gazety Polskiej przyznał niemal wprost, że nie ziściły się marzenia o Międzymorzu, dużej koalicji państw Europy Środkowo-Wschodniej, która miała stanowić przeciwwagę dla Berlina i Paryża. To oznacza upadek jednego z największych projektów politycznych PiS w polityce zagranicznej. A to ma wymierny skutek. Nie mogąc zmienić zasad europejskiej gry, PiS musi się im podporządkować. Z punktu widzenia myśli politycznej Jarosława Kaczyńskiego, nasyconej godnością... Dajmy spokój troszeczkę z tymi filozofiami, co tam pierwszą. Podsumowywaliśmy te dzieje chrześcijaństwa w Polsce. No właśnie archetyp wojownika bez trwogi, takich obu nazwałam, czyli ojca dyrektora radia i ojca Honoriusza. Honoriusz był bardzo skromny, bez eksploracji własnego ja, bez licznych wyznań w pierwszej osobie. Ja myślę, że nigdy go pycha nie cechowała. Poszerzał poznawczo. Dziękujemy bardzo pani doktor za to wspomnienie. Okazuje się Warszawa i Poznań teraz, że ojciec Honoriusz ma tych swoich wychowanków, a równocześnie współpracowników, no rozsianych. I Stanisława. Chciałabym pani to była wspominana przez panią doktor Łucy. Tak, no. Mam ten honor zaliczać się, jak sądzę, że Łucja nie zaprzeczy zaliczania się do jej przyjaciół, chociaż rzadko się spotykamy. Ale ona też to jest człowiek wyjątkowy, więc dla mnie ta przyjaźń jest wielką nobilitacją. Dodam, że w początkach też była pani doktor rektorem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. No właśnie, już tutaj mówiłam właśnie. Kształtowała to środowisko wraz z ojcem dyrektora. Tak, to jest człowiek wielkiego serca i wielkiego umysłu i też odwagi w działaniu. I chciałabym powiedzieć, że w tym czasie, kiedy oni współpracowali, bo pani Łucja była dobra, pani dyrektor w ośrodku pomocy, do ojca Honoriusza przyszedł profesor Janusz Ziółkowski. Ojciec Honoriusz już wcześniej z nim miał kontakt w stanie wojennym, do czego jeszcze bym chciała na moment wrócić potem, ale to, jak ogłoszono stan wojenny, to profesor Ziółkowski przyszedł do, był wyrzuconym rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wyrzuconym przez wronę, jak wtedy mówiliśmy. Przyszedł, co teraz mamy do zrobienia? I wymyślili taki program wykładów, które miały ludziom dawać nadzieję, żeby wyrwać z takiego poczucia niemożności, że zostaliśmy pokonani, że nic się nie da zrobić, że rozpacz. No, powody do rozpaczy wielu ludzi naprawdę miało. Ale chciałabym... I wyszedł z tego cykl wykładów o pracę od podstaw. Chrystus w tle społecznym swojej epoki. To mówił ksiądz Wolniewicz. A o pracy od podstaw mówił ksiądz Janusz profesor Janusz Ziółkowski. Ojciec Jacek Sali mówił o odwadze cywilnej. Pan Olgierd Bert mówił polski fenomen etyki życia zbiorowego. O Gandhim mówił docent Byrski z Warszawy. Ojciec Karol Meissner mówił, wygłosił rekolekcję nadziei. Sens pokuty i spowiedzi też ojciec Karol. I wreszcie został ostatni wykład o Martinie Luther Kingu. Jakoś ojciec nie mógł znaleźć osoby, która by opowiedziała po prostu o tym niezłomnym człowieku, bo cały czas było o tym, jemu chodziło o to, żeby pokazać wielkość człowieka i że jeżeli sam siebie szanuje w swoim człowieczeństwie, to nic, to można go zabić, ale nie można go złamać. No i ostatecznie stanęło na tym, że ojciec sam wygłosił ten wykład o Martinie Luther Kingu. Myśmy tego słuchali jak jego własnego wyznania. On tam mówił o tej zasadzie non-violence, czyli walce
niezłomnej walce, ale bez przemocy. On zresztą zawsze to podkreślał, bez przemocy. Przemoc niczego nie buduje, za to niszczy człowieka. I skończył to tak dramatycznie, cytując Kinga, ale to były jego słowa, myśmy to tak odebrali. Możecie nas zabić, możecie nas wsadzać do więzienia, możecie nas opluwać, oczerniać, a my tak będziemy was kochać. Możecie, strach to powiedzieć, zabić nasze dzieci, ale my i tak będziemy was kochać, bo tak jest nasz Bóg. I tak jest nasze człowieczeństwo. On to potem, oczywiście ja w tej chwili z pamięci cytuję, ale to było, Kościół był wtedy pełny sięki. To był ostatni wykład ojca Honoriusza. To było krótko przed śmiercią już. I była taka cisza, jak mucha, że muchę byśmy tą przysłowiową naprawdę usłyszeli. Zwłaszcza, że on mówił, miał tak... I ton głosu był niezwykle przejmujący. Coś w tym było więcej niż tylko... W nim było więcej niż tylko taki intelektualista, który przedstawia pewne metody działania. To było jego całe człowieczeństwo w tym. No, wielu ludzi do tego wykładu wraca teraz. Mamy telefon, pani Stanisławo, odbierzmy. Bardzo proszę, halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Będzie błogosławiony Pan Jezus Chrystus i Maria Zaszczycielica, Grażyna z Poznania, wychowanka ojca Honoriusza z duszpasterstwa, cudownego, wspaniałego. Ja chciałam powiedzieć tylko króciutko, żeby nie odbierać czasu antenowego, zwrócić uwagę na niebywałą formację duchową, jaką myśmy otrzymywali w tamtych czasach, właśnie od naszego duszpasterza, również od ojca, już też świętej pamięci, Aleksiewicza Tomka. To było coś niebywałego. My, ludzie zastraszeni ze szkół, niedouczeni historii, z przedmiotu takiego jak historia. Uczyliśmy się historii, uczyliśmy się prawdziwej literatury, Norwida, Mickiewicz, o czym już Staszka wspominała, bardzo was serdecznie pozdrawiam, moi drodzy studio, naprawdę. Ja tam widzę, po pierwsze, historia, prawda, odwaga. Pamiętam, są tam takie zdjęcia, w studiu widziałam nasze wypady wakacyjne, kiedy ojciec nawet swój urlop poświęcał po to, żeby ta formacja trwała permanentnie. Duchowa, bliskość Pana Boga. To ja byłam, powiem szczerze, jako dziewczyna pierwszy raz ministrantem, ja pierwszy raz świadomie przeżyłam liturgię mszy świętej, kiedy ojciec nas mobilizował, dziewczyny, żebyśmy służyły do mszy świętej w roli, że tak się wyrażę, ministrantek. Dopiero pierwsza świadomie przebieg liturgii przeżyłam, to było coś niebywałego. Coś to dotykało głęboko człowieka. I jeżeli chodzi o rację, jeżeli chodzi o serce, o ducha przede wszystkim Bożego. To, że my potem po tych wpływach niebywałych, gdzie takie były relacje przyjaźni, jakieś refleksji też przy ogniskach głębokich nad Pismem Świętym. Oprócz tego każdy z nas miał przygotować homilię do codziennej mszy świętej po kolei. To też była wielka odwaga ze strony ojca Honoriusza, że nas obdarował taką niesamowitym zaufaniem i dawał nam szansę rozwoju. Powiem szczerze, że Nie spotykam się w tej chwili z taką wielką klasą i szkołą formacji duchowej, jak wówczas myśmy mieli tę szansę i łaskę otrzymać. Po tych wpływach jeździliśmy na powązki. One się tak raczej kończyły tego 1 sierpnia. I my, ludzie z Wielkopolski, przyjeżdżaliśmy na cmentarz powązkowski, na groby młodych świętych akowców, którzy tam pod tymi krzyżami, ich szczątki doczesne brązowymi leżały. Tam śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, tam się dowiadywaliśmy o Katyniu. To było coś niebywałego. Ja za to bardzo Panu Bogu dziękuję, za jego życie, za jego świadectwo. I wiem, że wspaniałych kapłanów mamy spod jego ręki, spod jego skrzydeł. Stan wojenny, który nam pozwolił naprawdę duchowo jakoś bezpiecznie przeżyć też, wspierać. To tyle może, bo jestem bardzo wzruszona. Szczęść Boże. Dziękujemy Pani Grażyno. Szczęść Boże. Pani Grażyna wspomniała też o środowisku akademickim, o prawdzie, bo taki też jest temat dzisiejszego naszego spotkania. Ojciec Honoriusz nazywał pedagogów, nazywał profesorów, czyli tych, którzy mają kształtować drugiego człowieka, bo nie tylko uczyć, to też często podkreślał, wikariuszami Bożej Prawdy. I mówił, że jedynym słowem, zadaniem wyższej uczelni jest
kształtować, nie tylko uczyć, bo to jest odcinek walki o człowieka, o godność, która często jest deptana przez uczenie półprawd. Znowu bardzo ciekawy wątek, który no, bywa niestety aktualny, także dzisiaj, po tych 30 latach prawie od śmierci ojca Honoriusza. Półprawdy, które niszczą godność człowieka. Właśnie, tutaj znalazłam nawet ten cytat. Ale chciałam powiedzieć coś, co się wiąże z tym, bo się wiąże z uczelnią. Strajki studenckie w sprawie powstania NZS-u, czyli Niezależnego Związku Studenckiego. Wtedy ojciec wygłosił homilię do studentów na siódemce, wiedząc, że oni po tej siódemce wezmą plecaki i pójdą na strajk. I w uczelni będą musieli sobie poradzić. I on wiedział, co ma im powiedzieć. Nie powiedział im, co mają robić, tylko powiedział, że bez przemocy, że ufając Bogu, że modlitwa i że mają słuchać mądrych ludzi, że ta mądrość jest zapisana w Piśmie Świętym, ale zrobił to tak, że ludzie wychodzili spokojnie na ten strajk. Ja tutaj troszeczkę zastąpię ojca Stanisława, którego między nami nie ma, ale który zaraz po śmierci opowiadał mi ojcu Honoriuszu, ja go to nagrałam, potem to się znalazło w książce o ojcu, ale studenci od samego początku walczyli o to, między innymi właśnie ojciec Stanisław jako student, żeby była msza święta na strajku. Potem profesor Trojanowiczowa mówiła, że ojciec Honoriusz właśnie nagle okazał się kimś takim wielkim autorytetem. Przychodził na uczelnię, to była dla profesorów i dla studentów sytuacja zupełnie nowa. My tego teraz już nie czujemy, bo to jest normalne, że ksiądz przychodzi na uczelnię, wtedy nie. A on przychodził w habicie i w dodatku odprawiał mszę świętą. I on wiedział, co ma tym ludziom powiedzieć, jaka jest rola jego w tej sytuacji. Wtedy księża nie chcieli chodzić na uczelnię, bo odpowiedź była taka: ja nie po to poszedłem do zakonu czy do seminarium, żeby brać udział w imprezach, w jakichś wydarzeniach politycznych. A ojciec Honoriusz mówił, że tu idzie o prawdę i kapłan musi zrobić to, co do niego należy, politycy to, co do niego należą, ale studenci nie mogą w tej sytuacji zostać sami. Tak jak wcześniej popierał w czasie Solidarności ludzi, którym o coś chodziło, tak tutaj miał odwagę iść na uczelnię, przejść te progi, odprawić mszę świętą i właśnie powiedzieć im takie słowa, które ich umacniały. I chodził na różne uczelnie. Potem z nim chodził razem ojciec Tomasz też. Ale inni nie chcieli. Jak ojciec Honoriusz był chory, to jednemu z zakonników, no mówię, bo sama byłam świadkiem tej sytuacji, po prostu nakazał, że ma iść. Bardzo mądry zakonnik, sądzinąd myśmy go lubili słuchać. To on odpowiedział: poszedłem tylko dlatego, że mi Honoriusz kazał, więcej nie pójdę. A przecież to nie był ktoś, kto musiał szukać słów, albo kto nie rozumiał, a może nie rozumiał właśnie. W każdym razie, no takie były fakty. Nie było łatwo znaleźć księdza, który by poszedł na uczelnię. Jeszcze potrzebne jest to tchnienie, ten duch, tak. takiej odwagi, męstwa. I w tamtych czasach, i w każdych czasach tak naprawdę, również dzisiaj taki duch męstwa i odwagi jest potrzebny. Mamy dwie minutki, powiedzieliśmy o życiu troszeczkę tylko, ale powiedzmy jeszcze na koniec, jak zmarł ojciec Honoriusz, bo jeżeli słyszą teraz nas telewidzowie, radiosłuchacze, czy ta sprawa wypadku drogowego, czy coś wiemy więcej, czy z akt IPN-u coś się dowiedzieliśmy, czy jest to jasne, czy niejasne. Teczka ojca Honoriusza zginęła zaraz po śmierci. Z IPN-u, to znaczy z rejestru, że tak powiem, Wydziału IV też.
Może gdzieś tam jest, ale w każdym razie zupełnie jej nie ma. Dowiadujemy się różnych szczegółów tylko przy analizie wydarzeń z życia innych ludzi, na przykład ojca Tomasza. Ale to są takie przyczynkowe informacje. Wiemy, że ojciec Honoriusz po tej mszy świętej 17, odprawił dwie msze święte, 17 kwietnia 83 roku i wyjechał do rodziców, żeby odpocząć. I w Wydartowie, gdzieś tak około 17, wpadł na drzewo, które no, mocno go, ten wypadek mocno go okaleczył i przewieziono go do Mogilna, tam miał operację, potem leżał w Poznaniu, no był otoczony bardzo serdeczną opieką, ale jednak po 3 tygodniach zmarł. Ja miałam takie informacje, że potrzebna była druga operacja, chyba krótko już przed śmiercią, ponieważ zaczęły się rozchodzić rany. Profesor, który go operował, stwierdził, że w Mogilnie dokonano prawidłowej operacji, że nie znalazł żadnego powodu, żeby to kwestionować, tylko że te rany się nie goiły. Po 3 tygodniach wyglądały tak, jakby operacja była dopiero co. Dlaczego? Nie wiemy. Kilkakrotnie sprawa była, ponieważ ojciec był inwigilowany i myśmy mieli bardzo dużo powodów, żeby mieć przekonanie, że to nie był żaden wypadek, tylko po prostu morderstwo dokonane w prawie doskonały sposób. I kilkakrotnie był ten proces wznawiany, chyba 3 albo nawet 4 razy, no ale nie znaleziono takich dowodów, których nie można by było podważyć. Natomiast jest dużo okoliczności, które usprawiedliwia sposób myślenia wielu ludzi, w tym również mój, że to nie był wypadek. To mnie utwierdziło jeszcze... Ostatnia rzecz, bo już jesteśmy po czasie. Kiedy Piotrowski i jego grupa opowiadali o metodach działania... Przy okazji księdzu Jerzy. Półtora roku później. Wiele z tych metod mogło tam mieć miejsce. No, nie mam czasu rozwijać. Proszę Państwa, ojciec Honoriusz Kowalczyk, jak każdy człowiek, ale on tak szczególnie jest postacią, o której nie da się powiedzieć w ramach rozmów naszych tutaj, ale nazwa tych rozmów to rozmowy niedokończone. Mam nadzieję, że mogą je Państwo kontynuować przy okazji wizyty w Fundacji Ojca Honoriusza Kowalczyka, czy u poznańskich dominikanów w klasztorze, czy również w duszpasterstwie akademickim. Niech ojciec Honoriusz Kowalczyk będzie coraz bardziej znany. Nie tylko jako postać, ale także jako ktoś, kto również dzisiaj ma nam coś do powiedzenia. Bardzo dziękuję za wizytę w studio pani Stanisława Borowczyk, prezes Fundacji imienia ojca Honoriusza Kowalczyka. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Włodarczyk, student historii i prawa i stypendysta Fundacji. Dziękuję panie Wojciechu. I ojciec Jacek Maria Norkowski, wychowanek ojca Honoriusza. Bardzo dziękuję ojcze. I pozdrowienia dla dominikanów, dla wszystkich wychowanków ojca Honoriusza, dla także stypendystów. Nie wiem, pan jest jedynym, czy... Nie, oczywiście jest więcej. Jest więcej. To dobrze, bo trzeba wychowywać i kształcić i pomagać młodym ludziom. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przyjaciele z Krakowa i okolic. Pierwsza środa miesiąca to formacyjne spotkania Akademickiego Koła Przyjaciół Radia Maria w Krakowie przy kościele świętego Piotra i Pawła na ulicy Grodzkiej. Tym razem jednak to spotkanie formacyjne będzie w drugą środę 13 czerwca z tej racji, że ksiądz profesor Jan Machniak ma pogrzeb w swojej rodzinie.
program. Godzina 18 msza święta, a następnie spotkanie z panią Jolantą Sosnowską na temat książki, biografii świętego Jana Pawła II, Hetman Chrystusa. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi, prałatowi i proboszczowi parafii wszystkich świętych przy kościele świętego Piotra i Pawła, księdzu Janowi Machniakowi. A państwa serdecznie zapraszamy na to spotkanie, następne spotkania i do współpracy ewangelizacyjnej z Radiem Maryja. Serdecznie dziękujemy za każde dobro. W pierwszy czwartek miesiąca spotykamy się w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu na modlitwie w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Temat spotkania: Moje ID. Ze świętym Józefem młodzież odkrywa swoją tożsamość. O godzinie 16 koncert. Młodzież będzie śpiewała dla świętego Józefa. O 17 nabożeństwo za rodziny i w intencji obrony życia. O 17.30 świadectwo Tału Piotra Kowalczyka, polskiego rapera. O godzinie 18 msza święta, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania i modlitwy. Początek transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam od godziny 17. Miłości. Rodzice wraz z Panem Bogiem dali ci życie. Kiedy cząstka mamusi połączyła się z cząstką tatusia, 9 miesięcy rosłeś w brzuchu mamy i po tym czasie urodziłeś się, by samodzielnie oddychać, żyć poza ciałem mamusi. To ważne pytanie, skąd pochodzę, zadają sobie ludzie od tysięcy lat, od początku, od kiedy tylko istnieje człowiek. Pytają o to, ponieważ chcą wiedzieć, skąd wziął się na ziemi człowiek, od kogo pochodzi. W znalezieniu odpowiedzi na te ważne pytania pomaga nam Pan Bóg na kartach Pisma Świętego. Gdy jest już stworzone niebo, morze, ziemia, rośliny i zwierzęta, Pan Bóg mówi: stworzę też człowieka, mężczyznę i kobietę, aby panowali nad ziemią i troszczyli się o wszystko, co stworzyłem. Bóg daje ludziom tchnienie życia. Chce, by byli podobni do Niego, by byli Jego obrazem. Tak się dzieje, a Bóg widzi, że wszystko jest bardzo dobre. Pismo Święte mówi nam o tym, że człowiek pochodzi od Boga, tak jak cały świat. Pan Bóg stwarza człowieka
mężczyznę i kobietę i mówi im: rozmnażajcie się, to znaczy pomagajcie mi w dawaniu życia ludziom. On sam tak bardzo kocha ludzi, że dzieli się z nimi swoją władzą przekazywania życia. Pan Bóg chce, by ludzie, którzy się kochają, zakładali wspólny dom, tworzyli rodzinę. Ludzie otrzymują życie od Stwórcy i mają je przekazywać dalej. Ponieważ rodzice dają nam cząstkę swego ciała, jesteśmy podobni do rodziców. Mamy podobny wygląd, nos, oczy, włosy, głos. Jesteśmy także podobni do Pana Boga. Pismo Święte mówi, że każdy z nas ma w sobie Boży obraz i Boże podobieństwo. Oznacza to, że mamy duszę i dzięki niej jesteśmy podobni do Boga. Duszą jesteśmy. Po co on mnie na życie oszukuje? Duszy nie można zobaczyć. Duszy nie można zobaczyć. Duszą jest człowiek, dusza jest głodna, dusza chce jeść mięso. Nie czytałeś Biblii, co oznacza słowo nefesz? Dzięki duszy jesteśmy ludźmi. Co państwo głupoty gada? I to nie ma najmniejszego sensu słuchać takich bzdur. To są straszne bzdury. Straszne bzdury. 24. Kościół katolicki pozmieniał wszystkie nauki w ten sposób. Zapraszam na magazyn sportowy w Polskim Radiu 24, w znacznej części poświęcony doniesieniom z Arłamowa. Od wczoraj z tapety nie schodzi temat kontuzji Kamila Glika. Podczas gry w siatkonogę nabawił się urazu barku. Raczej poważnego i jego występ na mundialu może być wykluczony. O tym, co wydarzyło się na wczorajszym treningu naszej piłkarskiej kadry i jakie to może mieć konsekwencje, Adam Malecki pytał rzecznika reprezentacji Jakuba Kwiatkowskiego. Kamil jest już we Francji, bo wczoraj opuścił Arłamów. No i czeka na konsultację z jednym z najlepszych specjalistów w Europie odnośnie urazu barku. Normalna procedura w przypadku kontuzji zawodnika na zgrupowaniu reprezentacji. Lekarz informuje klub. Wczoraj taką informację przekazano do AS Monaco. No i klub Kamila zażyczył sobie, czy poprosił, żeby Kamil przyjechał na tą dodatkową konsultację do Francji. Dlatego też wczoraj wykonano Kamilowi jedynie badanie rentgenem, żeby już nie przeciągać, żeby szybciej Kamil mógł do Francji dojechać, to rezonans magnetyczny właśnie będzie miał przeprowadzany już we Francji. Dopiero po pełnej diagnostyce, konsultacji z tym profesorem będzie można podjąć jakieś decyzje i rokowania odnośnie powrotu Kamila do treningu. Czyli komunikatu możemy się spodziewać oficjalnego mniej więcej jutro albo pojutrze? No myślę, że do czwartku pewnie wtedy, ale też nie chcę tutaj deklarować, bo sytuacja jest dynamiczna, cały czas się zmienia. Też wiadomo, że nikt nie czeka w pogotowiu. Taki specjalista też ma swoje jakieś plany, więc też trzeba zrobić jego kalendarz. Więc to też wszystko trzeba brać. No powiedz, jak wygląda krajobraz po tym wydarzeniu w reprezentacji? Czy to miało jakieś, uderzyło w kadrę? Jak to odczuwasz, jak to widzisz? Wiadomo, że wszyscy byśmy chcieli, żeby Kamil był, ale kontuzje są wpisane w życie zawodnika, w piłkę nożną, więc początkowo wszyscy byli tym faktem przybici na pewno, ale już dzisiaj kolejny trening, już jakby przechodzimy do porządku dziennego nad tym, bo my musimy się przygotowywać dalej do Mistrzostw Świata. Oczywiście chcielibyśmy z Kamilem. Bardzo jest nam przykro, że taka sytuacja miała miejsce, ale no, trzeba głowę oczyścić. Jest kilku zawodników, którzy będą musieli jego zastąpić i często jest tak, że pech jednego zawodnika jest szczęściem drugiego zawodnika, więc może się okazać, że ten piłkarz, który w jego miejsce wejdzie do składu, jeżeli Kamila zabraknie, no to może zagrać świetny turniej. Tego też nie można wykluczyć. Także dzisiaj już staramy się skupić na dalszej pracy i żeby ta sytuacja nas nie, że tak powiem, wytrącała z równowagi. Chciałem się zapytać jeszcze o dynamikę tego wydarzenia, bo tak naprawdę nikt tego nie widział i tak to docierało do poszczególnych osób w taki, a nie inny sposób, w różny sposób. Jak to dotarło do ciebie? Jaka była ta dynamika wydarzeń ciebie jako rzecznika prasowego? Generalnie było to tak, że na boisku, na którym trenujemy, były wydzielone 4 boiska do siatkonogi. Kamil grał na tym najdalej oddalonym od nas, na samym końcu boiska, praktycznie pod samym lasem. Więc myślę, że mało osób w ogóle widziało to miejsce, to zdarzenie, tylko praktycznie ci, którzy
z Kamilem tam grali na boisku, czyli mogło to być 8 zawodników, maksymalnie tam 2-3 trenerów, którzy byli, więc ja tego osobiście nie widziałem, tylko do mnie dotarł krzyk trenera, żeby doktor podbiegł. I takie były hasła, że potrzebne będzie szycie, więc moja pierwsza reakcja była taka, że i Kamil gdzieś widziałem, trzymał ręce wokół głowy, myślałem, że ma rozbitą głowę, skoro takie sygnały dochodziły, że potrzebne będzie szycie, no ale jak się okazało, to nie chodziło o głowę, a chodziło o bark. Myślę, że żaden z zawodników nie chciałby, że tak powiem, skorzystać na nieszczęściu innego, no ale los tak zdecydować może, więc tutaj no wiadomo, że nikt chyba nie będzie z tego powodu jakoś taki zawodnik, który wchodzi na jego miejsce. On też nie może myśleć w takich kategoriach. On, skoro sytuacja i los tak będzie chciał, no to on się musi skupić na swoim przygotowaniu i na tym, żeby być gotowym do gry na mundialu. Może dobrze, że taka sytuacja miała miejsce wczoraj, kiedy ci zawodnicy jeszcze byli z nami, a nie na przykład za tydzień. W takiej sytuacji wszyscy, którzy nie zostali powołani do tej grupy na mundial, wczoraj opuścili hotel, więc no, trudniej byłoby kogoś ściągać po tygodniu już braku treningu, więc w takiej sytuacji na pewno lepiej, że zawodnik cały czas był z nami, cały czas w treningu. Też wydaje mnie się, że wczoraj po treningu Marcin Kamiński to był pierwszy piłkarz, którego Adam Nawałka zaprosił na tą indywidualną rozmowę, więc pewnie wtedy powiedział, jaka sytuacja jest z Kamilem, jakie były plany wobec Marcina, ale na pewno powiedział coś takiego motywującego, myślę, dla Marcina. I Marcin jest inteligentnym człowiekiem, więc na pewno sobie z tym wszystkim dobrze poradzi. Czyli Marcin na treningu jeszcze jakby nie było tej rozmowy z trenerem przed treningiem? Trener wszystkich zawodników informował po treningu wczorajszym, więc na zakończeniu treningu każdego wziął na bok i te kilka minut z nim rozmawiał, więc wedle tego, co ja zauważyłem, to mogę się mylić oczywiście, ale mnie się wydawało, że Marcin Kamiński był pierwszym piłkarzem, którego trener poprosił na rozmowę. I to prawie tyle w sprawie Kamila Glika. Głos Jakuba Kwiatkowskiego jest głosem oficjalnym, zaś nieoficjalnie lekarz kadry Jacek Jaroszewski mówi, że sytuacja Glika jest bardzo zła i niemal na pewno będzie musiał się poddać operacji. A Zbigniew Boniek zdążył już na Twitterze napisać, że nasz obrońca na mundial do Rosji się nie wybierze. Kończymy z piłką. Drugą część audycji poświęcimy lekkiej atletyce. Caster Semenya. Ile razy wałkowano już temat biegaczki z RPA? Kiedy jednak podobnie wyglądających zawodniczek na dystansach średnich przybyło, Światowa Federacja Lekkoatletyczna postanowiła rywalizację uczynić równą i od jesieni tego roku biegaczki z podwyższonym poziomem testosteronu będą musiały przyjmować środki na jego obniżenie. Czy to pomoże Angelice Cichockiej i Joannie Jóźwik stawać na podium w Mistrzostwach Świata? Zapytałem specjalizującego się w sprawach dopingu kardiologa doktora Marka Postułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To jest oczywiście bardzo trudne pytanie, bo nie mamy w tym momencie dokładnych informacji, ile zawodniczek potencjalnie będzie objęta tymi kontrolami czy też zakazem startu. Stąd też, no, jeśli możemy przewidzieć, że jest to jakieś 10-15% profesjonalnych atletek może mieć z tym problem, trzeba sobie zakładać, że pewnie jakaś pula z tych konkurentek, tych pewnie najmocniejszych, może naszym mistrzyniom odpaść. No dobrze, to na czym polega przewaga Caster Semeny i innych biegaczek nie wyglądających do końca kobiecą? Trudno to mówić bezpośrednio o przewadze, natomiast no, my znamy wpływ testosteronu, jest to hormon płciowy, męski hormon płciowy, który odpowiada w naszym organizmie przede wszystkim za przemiany anaboliczne, czyli de facto wspomaga budowanie tej muskulatury, co w przypadku Caster Semeny chyba wszyscy widzą, że jej muskulatura jednak bardziej przypomina tą muskulaturę męską niż kobiecą. I u tych zawodniczek, to co wiemy, w ostatnich latach przeprowadzono szereg badań właśnie u sportsmenek, bo to trzeba też podkreślić, że te dane dotyczą profesjonalnych atletek, które pokazują nam, że wysokie stężenia testosteronu, przekraczające stężenia testosteronu, które są prawidłowe, czy też występują w populacji ogólnej, te stężenia testosteronu powodują w pewnych dyscyplinach korzyści w postaci po prostu lepszych wyników. I te dyscypliny to przede wszystkim dyscypliny biegowe, ale co ciekawe, to są te dystanse średnie, czyli do 1500 metrów. Co warto podkreślić, takimi dyscyplinami, w których wykryto największe korzyści, jeśli chodzi o wysokie stężenia testosteronu, jest rzut młotem oraz skok o tyczce. Jeśli chodzi o przewagę tych zawodniczek, to takie największe dotychczas badanie przeprowadzone ponad 1300 atletek wykazało, że te korzyści wahają się od 2 do mniej więcej 5%, jeśli chodzi o przełożenie na wynik.
Można powiedzieć, że to jest bardzo mało, ale no, z drugiej strony pamiętajmy, że te 5% to jest medal. Rozumiem, że te biegaczki, które mają za wysoki poziom testosteronu, teraz już tej przewagi mieć nie będą, bo będą musiały brać specjalne lekarstwa zbijające poziom testosteronu, tak? Metod obniżenia testosteronu jest oczywiście farmakologicznych jest kilka. Lekami najczęściej stosowanymi są hormony płciowe, czyli hormonalna terapia zastępcza. Z tego, co się orientuje, to Międzynarodowa Organizacja Lekkoatletyczna uznała, że taki minimalny czas przyjmowania tych leków będzie wynosił pół roku, czyli pół roku lekkoatletka będzie musiała przyjmować to leczenie hormonalne obniżające stężenie testosteronu i po tym to będzie taki minimalny okres przyjmowania tego leku i po tym okresie będziemy musiała wykonać badania, które będą wskazywać, że stężenie testosteronu nie przekracza zalecanych norm, które notabene zostały znacznie obniżone, bo myślę, że cały szum medialny polega na tym, że już kilka lat temu to stężenie testosteronu u kobiet zostało wyznaczone na poziomie 10 nanomoli, natomiast w tej chwili obecnej od 1 listopada te normy będą wynosiły połowę tego, czyli 5 nanomoli. Co w sytuacji, kiedy biegaczki odmówią przyjmowania takich lekarstw? Czy one będą mogły rywalizować? To jest bardzo dobre i trudne pytanie z natury etycznej. Oczywiście cała ta sprawa ma takie podłoże nie do końca jasne, jeśli chodzi o etyczne podejście. Natomiast to, co my możemy wyczytać na stronie Agencji Leki i Atletyki, te zawodniczki, które nie wyrażą zgody na to, aby przyjmować takie leczenie, no nie będą dopuszczone do rywalizacji na poziomie międzynarodowym, ale w wybranych dyscyplinach. I co właśnie ciekawe, są to tylko i wyłącznie te biegi średniodystansowe, natomiast zakaz ten nie będzie zupełnie obejmował rzutu młotem, czy też skoku łotyczce, a to są dwie dyscypliny, które, tak jak wspomniałem, ten wpływ testosteronu jest najsilniej wyrażony, jeśli chodzi o przewagę zawodniczek z wyższym stężeniem testosteronu. Co pan sądzi o takich opiniach, żeby wprowadzić w ogóle rywalizację dla zawodniczek, które są biologicznie pomiędzy kobietami a mężczyznami? Bo o czymś takim też się mówi. O takiej rywalizacji interseks. Wchodzimy już na podłoże etyczne i myślę, że tutaj nie tyle lekarz powinien się na ten temat wypowiadać, co bardziej etyk sportowy, bo to już no myślę, że każdy z nas sobie zdaje sprawę, że czasami jest bardzo trudno no z punktu widzenia medycznego no na podstawie samego stężenia testosteronu nie jesteśmy w stanie przyporządkować kogoś w systemie zero-jedynkowym, ustalić, że ten zawodnik będzie startował w zawodach kobiecych, a ten w zawodach interseks. Bo też trzeba wspomnieć o takim jednym z największych badań, które wykazało, że wśród profesjonalnych sportowców około 15% atletów płci męskiej te stężenia testosteronu są niższe niż u pozostałych zawodników i mniej więcej u 10% kobiet, lekkoatletek te stężenia testosteronu są wyższe. Czyli widzimy, że tutaj ta pula potencjalnie zawodników jest dosyć spora, gdzie moglibyśmy ich zaszeregować tylko i wyłącznie na podstawie takiego badania, jakim jest ocena stężenia testosteronu. Czy to jest etyczne? No na to nie potrafię odpowiedzieć, a nawet nie chciałbym odpowiadać. I to tyle na dziś w magazynie sportowym. Do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na magazyn międzynarodowy, w którym dziś porozmawiamy między innymi o wizycie prezydenta Rosji Władimira Putina w Austrii, jednym z najbardziej przyjaznych Moskwie krajów unijnych i co więcej kraju, który w lipcu obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej. Zanim jednak o tym z moim gościem porozmawiamy, o dzisiejszym spotkaniu prezydentów Niemiec i Polski. Frank-Walter Steinmeier jest w Warszawie z dwudniową wizytą, podczas której ważnym tematem jest przyszłość Europy i współpraca obu krajów na forum unijnym. W studiu pan profesor Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych PAN. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Relacje polsko-niemieckie stanowią ważny element ładu europejskiego. Przeszliśmy daleką drogę, aby razem budować wspólną Europę. Tak mówił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji w Warszawie poświęconej relacjom polsko-niemieckim. Frank-Walter Steinmeier podkreślał zaś, mamy wiele do stracenia, jeżeli załamie się spójność Unii Europejskiej. Wtedy nikt z nas nie zyska więcej narodowej siły przebicia. Wręcz przeciwnie, wszyscy ją utracimy. On wcześniej również podczas konferencji z polskim prezydentem mówił o tym, o konieczności takiego konstruktywnego wkładu w przezwyciężanie kryzysu w Europie. Gdzie pan dzisiaj widzi takie wspólne pole współpracy Polski i Niemiec właśnie na forum unijnym?
jeszcze oczywiście dodając do tego, że ta współpraca unijna jest tylko jedną z obszarów współpracy. Też tam są największe wyzwania, ale czy to będzie współpraca przygraniczna, czy to będzie ekonomia, to przecież są wręcz wzorcowe przykłady, jak można ze sobą współpracować. Natomiast zgoda, to był taki ton, który właściwie przebijał się przez cały czas, bo czy właściwie dwa tony, które były, że z jednej strony każdy, kto zajmuje się polsko-niemieckimi relacjami, czy też w ogóle Unią Europejską, wie, że ostatnie od 2015 roku no, iskrzyło w polsko-niemieckich relacjach, były różne podejście do spraw związanych z funkcjonowaniem sądownictwa, do reform, które w Polsce były wprowadzane, a równocześnie, czyli to jeden tor, to iskrzenie, a z drugiej strony świadomość, że stoimy przed potężnymi wyzwaniami, no bo Unia Europejska, znaczy nawet trudno powiedzieć, czy ona znajduje się, ona od lat kroczy od jednego kryzysu do drugiego. Przechodzi z jednego kryzysu do drugiego. Tak, z którego udaje się trochę wyjść i wtedy zaczyna się coś kolejnego. Wiadomo, znaczy ona się, Unia Europejska, która się bardzo zmieniła, od momentu, gdy wyobrażaliśmy sobie, jak proste i łatwe będzie to, gdy będziemy już członkami Unii Europejskiej, prawda, bo takie mniej więcej było wyobrażenie, ten przełom XX-XXI wieku, prawda, że to właściwie rozwiązuje wszystko, gdy jesteśmy w NATO i w Unii. Natomiast teraz widać, że właściwie no, nawet nie wiem, rozmawiamy i o sprawach związanych z bezpieczeństwem, rozmawiamy i o sprawach związanych z Unią Walutową, jej funkcjonowaniem albo raczej niefunkcjonowaniem, rozmawiamy rzecz jasna o tym kształcie instytucjonalnym Unii Europejskiej, czyli nadaniu jej takiego bardziej efektywnego charakteru. No i w dodatku jeszcze można dodać, że ta Unia, która wydaje się też z punktu widzenia niemieckiego, to co się dzieje chociażby we Włoszech, jest znacznie chyba większym wyzwaniem niż te polsko-niemieckie rozbieżności. Czyli jest świadomość, musimy rozmawiać, musimy wspólnie zastanawiać się nad zmianami. Czy ta wizyta w takim razie jest według pana takim sygnałem, że to iskrzenie, o którym pan wspomniał w tych relacjach polsko-niemieckich, słabnie? Ona jest takim, bo ona tak łączy połączyła wystąpienia obydwu prezydentów z takimi kilkoma panelami dyskusyjnymi dotyczącymi właśnie stanu relacji bilateralnych, Unia Europejska, gospodarka, ale tak, traktuję to jako bardzo wyraźny sygnał, że oczywiście będziemy mieli nasze różnice, o których będziemy dyskutowali i za jakiś czas, ale niezależnie od tego, musimy umieć wyjść ponad nie i wspólnie zająć się tymi sprawami, które są najważniejsze, właśnie o których tak mówił prezydent Steinmeier, jak pani redaktor to przytoczyła. To jeszcze jeden cytat słowa prezydenta Dudy. Europa wolnych narodów i równych państw, gdzie każde państwo ma swoje miejsce i taki sam głos jak inne państwa. Tak mówił o planach i wizji też Europy z punktu widzenia Polski. To było chyba też takie nawiązanie do tych planów reformy Europy, które teraz są debatowane w Unii Europejskiej. Planów też wysuwanych przez prezydenta Emmanuela Macrona, planów, co do których Niemcy, Berlin ma chyba takie bardzo ostrożne stanowisko. Tak, Berlin, znaczy to jest bardzo delikatnie powiedziane, że ma ostrożne stanowisko. Właśnie widać było w dyplomatycznej formie, że Berlin nie uważa tych, znaczy, że właściwie jest to sprzeczne z jego interesami, bo wiadomo, że interesy niemieckie są bardzo silnie na wschód i na południowy wschód od niemieckiej granicy, że to jest obszar też pod względem właśnie powiązań gospodarczych. W związku z tym jakieś pomysły stwórzmy z tego peryferia Unii Europejskiej, a zajmijmy się Morzem Śródziemnym, po pierwsze to rozbija Unię Europejską, znaczy pomijając już fakt, że jest sprzeczne z niemieckimi interesami, ale po drugie jest potwornym zagrożeniem dla Unii Europejskiej w imię francuskich interesów.
Jednym z ważnych tematów, które pojawią się w tej debacie europejskiej ponownie, będą sankcje wobec Rosji, tudzież ich przedłużenie, bo wygasają one te sankcje ekonomiczne 31 lipca. Kanclerz Angela Merkel, zresztą też polskie władze bardzo zdecydowane stanowisko przyjęły w tej kwestii, natomiast już nie ma takiego zdecydowanego stanowiska po stronie władz austriackich. Ja mówię o tym, ponieważ prezydent Rosji, Władimir Putin, dziś jest w Austrii, rozmawiał między innymi z prezydentem, ma rozmawiać z kanclerzem Kurzem. To jest pierwsza taka wizyta państwowa, odkąd Putin został ponownie wybrany. Jak pan ocenia te relacje rosyjsko-austriackie? Czy Austria jest jednym z najbardziej przyjaznych krajów Rosji w Europie? Tak, bo to jest właśnie to jedno też z tych wyzwań, o których może też powinniśmy wspomnieć mówiąc na początku, prawda? Bo to są dyskusje na temat tego, że gdy Unia próbuje się zreformować, no to Rosja raczej wolałaby, co prawda sam Putin się od tego dystansuje, ale Rosja wolałaby raczej słabą Unię, która ma wewnętrzne problemy, trudności i z którą łatwiej się rozmawia w takiej sytuacji. Choć deklaratywnie temu zaprzeczał prezydent Putin. Tak, oczywiście w wywiadzie, który udzielił, odpowiadał, że nie, wprost przeciwnie, Unia jest bardzo ważnym partnerem Rosji i zależy mu na tym, żeby była silna, ale nie jest to w pełni wiarygodne, jeżeli popatrzeć na jego wcześniejsze działania rosyjskie. Natomiast tak, czy Austria jest bardziej prorosyjska niż inne? Niewątpliwie szczególnie ten rząd, który jest, ta koalicja, która jest obecnie, jest silnie prorosyjska. To znaczy inaczej, Austria w ogóle była zawsze, starała się zachować, tak, znaczy po pierwsze starała się zachować bardziej taką neutralną pozycję, czyli być mostem między wschodem a zachodem. Też to wracało w ostatnich wypowiedziach, że właśnie będziemy mostem, nie wydalimy nawet rosyjskich dyplomatów. Dlaczego? No bo ktoś musi przecież, znaczy musi być miejsce, gdzie ze sobą rozmawia. To jest ta strona jakby racjonalno-polityczna. Z drugiej strony druga rzecz to oczywiście interesy ekonomiczne. Wiadomo, że Austria zainteresowana jest i rosyjskimi inwestycjami. I zainteresowana też dostawy energii. Plus wiadomo, że jest to kraj, w którym ogromną rolę pełni turystyka i do czasu, aż nie zaczęły się problemy, w znacznie większym zakresie byli to turyści, zamożni turyści z Rosji. Więc jest jeszcze trzeci, to są jakby dwa punkty, jest jeszcze trzeci z obszaru już stricte politycznego, czyli właśnie FPE. Partia Wolności, koalicjant, wprawdzie ten mniejszy koalicjant Austriackiej Partii Ludowej, w której właściwie działaniach od wielu lat widać bardzo silnie kierunek prorosyjski, bardzo silne powiązania, współpraca, też taka partyjna z partią Putina. Ale też uznanie aneksji Krymu, prawda? I wycieczki polityków tej partii na Krym. Były wyjazdy, byli obserwatorzy podczas referendum, były późniejsze wyjazdy polityków FPE, no były też wypowiedzi już całkiem niedawne, właściwie bardzo zgodne z rosyjskimi, bo prezydent Putin mówił podczas wspomnianego wywiadu, sankcje tylko nam wszystkim szkodzą i właściwie ze strony FPE, czy Partii Wolności możemy usłyszeć to samo. Tak. Tylko nam szkodzą, powinniśmy z tym skończyć. Tak, Heinz-Christian Strache z tej partii, Austriackiej Partii Wolności, mówił otwarcie, Europa musi skończyć z sankcjami i zacząć normalizować stosunki z Rosją. Tylko powiedzmy tak, w Niemczech też słychać głosy mówiące o tym, że sankcje przynoszą straty. Tylko jednak jest to bardziej wyważane na zasadzie, co zrobi Rosja i jak zareagować sankcjami, szczególnie z perspektywy kanclerz Merkel.
Natomiast tutaj jest to po prostu pod hasłem zaakceptujmy to, pomóżmy się, wdzięczmy, wróćcie, czy można do tego dodać. I kiedy zresztą nawet pisano w niektórych komentarzach, oznacza to stwierdzenie zaakceptujmy, znaczy dajmy zielone światło do takich działań, jak podejmowała Rosja. Na pewno jeżeli chodzi o politykę prorosyjską, austriacki rząd będzie miał sojusznika w rządzie we Włoszech, rządzie w Rzymie, który też nie ukrywa swoich prorosyjskich poglądów. Dziękuję bardzo serdecznie. Profesor Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych, Pan W. Państwa i moim gościem. I to już wszystko w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, do usłyszenia. Także wojnę, że tak to finanse, profi, kredyt, Aska i Urbanowaciami. Tylko do soboty 9 czerwca ćwiartka z kurczaka ma kosztować 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Pieprzaj.